Cześć, nazywam się Michał Antkowiak i odpowiem na kilka pytań. Czy masz jakiś swój rytuał przed meczem? Jeżeli chodzi o rytuał, to nie za bardzo, ale lubię przed meczem się wyspać porządnie, tak powiedzmy 9 godzin przynajmniej. I zawsze przed meczem jem to samo, czyli jajecznicę. Kto był twoim piłkarskim idolem w dzieciństwie? Myślę, że no Lionel Messi. A jeżeli chodzi o bramkarzy, no to Iker Casillas czy Artur Borus. Ulubiony klub z dzieciństwa? To bym musiał powiedzieć, że Barcelona. No, za czasów Guardioli, to wtedy zacząłem właśnie w piłkę grać i się tą piłką interesować, to Barcelona wtedy była najlepszym klubem. Jakoś ich najwięcej oglądałem. Czy od zawsze chciałeś zostać bramkarzem? Nie do końca, bo miałem taki okres, jak miałem 12-13 lat, że na tej bramce nie lubiłem grać. Wolałem bramki strzelać, ale no, trochę ciężko było z tego pola karnego mi do bramki trafić, ale potem jak już tak się z tym pogodziłem, zacząłem to bardzo lubić i tak w wieku 14-15 lat to już decydowałem, że bramkarzem to muszę być ja. I tak zostałem. Full English breakfast czy polskie pierogi? To muszę powiedzieć, że polskie pierogi. Jeszcze najlepiej to, żeby były pierogi ruskie z cebulą i z boczkiem. To chyba tak w ogóle to moje ulubione danie. W wolnym czasie lubię w góry gdzieś pojechać, spędzić czas z dziewczyną, którą pozdrawiam, pograć na konsoli, coś poszukać na Netflixie, żeby obejrzeć. Czasami mi się zdarzy wyjść z kolegami, coś takiego, ale... No i to głównie wszystko. Jakiego gatunku muzyki lubisz słuchać? Myślę, że głównie to hip-hop czy jakiś rap, ale nie mam czegoś takiego, że trzymam się tylko tego. Lubię, jak mi się spodoba piosenka z jakiegoś gatunku, nie obojętnie jakiego, to będę tego słuchał po prostu. Największy żartownik w drużynie, to Patryk Dudziński. On tam najbardziej lubi sobie poszaleć, powygłupiać się. Z nim to zawsze wesoło było, odkąd przyszedłem. No i jeszcze jest kilku innych. Jest Krzysiek Krzyżok, jest Marcin Wodecki, też wesoły chłopak. No tak generalnie to mamy wesołą drużynę. Także śmiechu nigdy nie zabraknie.